Witam Państwa już teraz tak oficjalnie na spotkaniu promocyjnym książki Bunt Duszy Polskiej o twórczości politycznej i literackiej Romana Dmowskiego z lat 1893-1934, wydanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz wydawnictwo Neriton. Ten krótki materiał filmowy, który puszczaliśmy, no, poszedł tutaj nieprzypadkowo. Będziemy sobie za chwilę rozmawiać o tym, dlaczego poszedł. Tymczasem może przedstawię naszych gości. Są z nami oczywiście autor książki, profesor Krzysztof Kosiński, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Przepraszam, Instytut Historii Nauki. Jest z nami profesor Paweł Skibiński, wicedyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, reprezentujący także Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. I jest z nami już profesor Agnieszka Nogal, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze pytanie mam oczywiście do naszego autora. No pytanie takie dość typowe. Skąd właściwie pomysł na książkę i dlaczego taki tytuł? No bo ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego książka o twórczości Romana Dmowskiego nosi akurat tytuł Bunt Duszy Polskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie na nasze dzisiejsze spotkanie. Odpowiedź na postawione przez Pana pytanie, to znaczy to pierwsze pytanie, skąd ta książka się wzięła, no to odpowiedź na to pytanie tutaj siedzi po prawej stronie właściwie mnie, ponieważ no bez profesora Pawła Skibińskiego tej książki po prostu by nie było. I idąc dzisiaj na to spotkanie, ja przejrzałem swoje stare notatki i znalazłem taką notatkę z naszej właściwie takiej prekursorskiej rozmowy, którą odbyliśmy w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej jeszcze przy Szczęśliwickiej 14 kwietnia 2021 roku, gdy no, rozważaliśmy plan tych właśnie dialogów, których tutaj wyimki przed chwilą Państwo mogli zobaczyć. I między innymi zastanawialiśmy się nad ewentualną publikacją tego, co moglibyśmy przygotować. No ja sobie tutaj tak zanotowałem wtedy, że no mamy taki plan, że no powstanie coś, co będzie miało około 100 stron. Tutaj sobie zanotowałem w dolnym rogu. Około 100 stron. No, jak widać na załączonym obrazku, no to rzecz się trochę rozrosła tak objętościowo. I rzeczywiście no, punktem wyjścia tej książki były nasze dialogi, które żeśmy prowadzili na temat kolejnych dzieł Dmowskiego, dzieł politycznych, również dzieł literackich w roku 2021 i częściowo w roku 2022. No i potem ta praca się właśnie rozrastała i być może to trochę w tej książce widać, tak? To zwłaszcza wydaje mi się, że w tym rozdziale o myślach nowoczesnego Polaka, no to pewnie trochę widać, jak te przemyślenia na temat tego tekstu ewoluowały. I właściwie też mam takie nawet i dzisiaj poczucie, że no, pewnie nie wszystko udało się w tym tekście odkryć, pokazać, odczytać, ale nie wycofując się z tego, co tam zostało napisane, no to właśnie to Państwu też właśnie chcę to zasugerować jako pewien punkt wyjścia do rozmowy w ogóle o Dmowskim, tak? Czy pewien punkt zaczepienia o tekście Dmowskiego, o tym, o co mu chodziło. Intencją tej książki było początkowo stworzenie trochę takiego przewodnika po twórczości Dmowskiego. Z tego zaczęło powstawać pewnie może trochę coś więcej, to znaczy była to w pewnym momencie stała się to taka no, prezentacja drogi intelektualnej, którą Dmowski przebył między latami 90. a latami 30. XX wieku.
Więc tę książkę można pewnie tak no, próbować odczytywać, no, niekoniecznie w całości, ale być może w jakichś wybranych rozdziałach, które by czytelnika zainteresowały, właśnie jako z jednej strony trochę taki przewodnik po tym, co Dmowski napisał i stworzył, no, a z drugiej strony właśnie jako też pokazanie pewnego spektrum idei, zainteresowań, tematów, wątków podejmowanych przez Dmowskiego, bo to pewnie jest też może i dla mnie pewnie było niejednokrotnie zaskakujące, no, czy jak szerokie jest to spektrum, tak, zagadnień podejmowanych przez Dmowskiego, a także jak różnorodne bywają metody pisarskie przez niego stosowane. Dość wskazać z jednej strony na teksty publicystyczne, prasowe, które potem składały się na książki, a z drugiej strony na pracę, no, która z założenia była taką pracą naukową z zakresu no, trochę takiej socjologii, można powiedzieć, myślę o Wychodźstwie i Osadnictwie wydanej no, nie w całości, no, ale jednak to zaistniało jako książka w roku 1900. No więc proszę Państwa, no krótko mówiąc, tak wygląda geneza tej książki, tak wyglądają jej takie najbardziej elementarne założenia pisarskie i takie autorskie. Pewnie temu wszystkiemu towarzyszyła taka generalna myśl, że Dmowskiego dzisiaj czyta się rzadko, nieczęsto czyta się go ze zrozumieniem, a jest to autor, który zasługuje na czytanie, tak? Znaczy na takie rzeczywiście poważne czytanie. I, no, i taka też taka była moja tutaj intencja. Pewnie nie jestem oczywistym autorem tej książki, tak jak patrzę na swoją drogę życiową, więc w sumie to nawet trochę się cieszę, że no jednak no w wieku no powiedzmy już no dojrzałym z tym tematem się zmierzyłem. Natomiast gdy tak patrzę w swoją własną przeszłość, no to pewnie widzę jakieś przesłanki, które no sprawiały, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Tak? To znaczy tak myślę o jeszcze spotkaniach z moim dziadkiem, wspólnych wyprawach na cmentarz Brudnowski, gdzie jest pochowana no, część naszej rodziny, obecnie spoczywa tam również i mój dziadek. No i zawsze przechodziliśmy koło grobu Dmowskiego, no tak się składa, że ten nasz grób rodzinny jest tam dosłownie dwie alejki dalej. Więc siłą rzeczy przechodziliśmy koło tego grobowca Dmowskiego, rodziny Dmowskich. I, no i właściwie od takiego no, bardzo wczesnego dzieciństwa ja ten grób mijałem, tak? Więc być może to był jakiś taki pierwszy impuls, tak jak dzisiaj to sobie wyobrażam, no, który no, sprawił, że gdzieś po różnych, tak, no, tak się te koleje losu ułożyły, że no, gdzieś kiedyś ten znak w dzieciństwie otrzymany no, gdzieś no, sprawił, że po latach właśnie z Dmowskim spotkałem się już na innym gruncie, tak? Na takim gruncie powiedzmy właśnie no, spotkania z pisarzem politycznym, tak, z tą postacią. Oczywiście, proszę Państwa, no, tutaj dwa zastrzeżenia pewnie jeszcze takie. No, pewnie nie jest to biografia Dmowskiego. Tak? Takie biografie już powstały. Mamy na przykład no, biografię autorstwa profesora Kawalca, który zechciał zresztą tutaj udzielić mi pewnych podpowiedzi w recenzji tej książki, za co mu bardzo jestem wdzięczny. Pewnie nie jest to też jakieś no, kompletne i całościowe odczytanie wszystkiego to, co Dmowski napisał, to chyba w ogóle by przerastało siły jednego autora. Natomiast wydaje mi się, że no, ktoś, kto weźmie tę książkę do ręki, no, to będzie miał przynajmniej takie, no, będzie mógł się w ogólny sposób zorientować właśnie w tym bogactwie myśli Dmowskiego. I pewnie no też zastanowić się, co, jaki pożytek i jakie korzyści z tego dzisiaj mogą wynikać. Jeszcze chyba na pytanie o tytuł nie odpowiedziałem. Ten tytuł pewnie nie jest oczywisty, aczkolwiek on jest właściwie cytatem z Upadku myśli konserwatywnej w Polsce z 1914 roku. Tam Dmowski przedstawiał klimat intelektualny, jaki wytworzył się na ziemiach polskich, w Królestwie, zwłaszcza po roku 1863, po przegranym powstaniu styczniowym. I w pewnym momencie użył właśnie takiej frazy, że oto pojawiło się nowe pokolenie, tak, które
jakby no, podniosło bunt, tak, przeciwko marazmowi, bierności, uległości, konformizmowi z jednej strony, a z drugiej strony wobec dominujących wówczas w kręgach, zwłaszcza inteligenckich, doktryn pozytywizmu, socjalizmu, darwinizmu i tego, co właśnie wówczas było modne. I w pewnym momencie właśnie Dmowski takiego pojęcia bunt duszy polskiej użył. Rzecz ciekawa, że właściwie to określenie wydało mi się dosyć takie atrakcyjne, ale potem jak już dalej o tym myślałem, już właściwie po napisaniu, już po ukończeniu tej książki, to przekonywałem się, że to pojęcie duszy polskiej, duszy narodowej jest u Dmowskiego nawet częściej obecne niż się wcześniej spodziewałem. Tak? Na przykład w takiej... Ta fraza pojawia się między innymi też w Kościele, Narodzie i Państwie, gdzie Dmowski pokazuje pewną taką siatkę pojęciową, którą można się posługiwać, wskazując z jednej strony właśnie na znaczenie indywidualnej duszy ludzkiej, tak jako to fundamentalne dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, to dziedzictwo katolicyzmu na ziemiach polskich, a z drugiej strony na kwestie, na więzi podmiotowe, na pewne myślenie zbiorowe. I to, co jest też moim zdaniem jedną z takich najważniejszych intencji Dmowskiego, to też poszukiwanie tej równowagi, tak, pomiędzy tą właśnie indywidualną duszą a myśleniem o narodzie jako pewnej zbiorowości. Inna rzecz, że właśnie to posługiwanie się tą kategorią duszy polskiej, tak? Znaczy to jest takim bezpiecznikiem, jak sądzę, bardzo silnie obecnym w pisarstwie Dmowskiego, chroniącym przed myśleniem kolektywistycznym. Tak? A z drugiej strony w ogóle to pojęcie też otwiera nas na jakieś takie szersze pytanie w ogóle o duchowość, tak? Z której Dmowski wyrasta i która jest czymś bardzo istotnym w jego pisarstwie. Co ciekawe, proszę Państwa, gdy Dmowski umarł 2 stycznia 1939 roku, to potem pojawiło się w prasie narodowej głównie, szereg takich tekstów wspomnieniowych, szereg takich swoistych nekrologów i nagle się okazało, że tam wielu autorów tych właśnie tekstów wspomnieniowych właśnie zwraca uwagę na to pojęcie duszy polskiej. Tak? Dmowski jako wychowawca duszy polskiej, tak? Jako ktoś, kto właśnie i to zarówno u profesora Tymienickiego, u profesora Wojciechowskiego, także u innych autorów to pojęcie się pojawia. Ja nawet przygotowałem sobie tutaj taki zestaw cytatów, no może to w jakiejś dalszej części naszej rozmowy pozwolę sobie przywołać, bo pewnie nie wszystko da się tak w prosty sposób streścić. W związku z tym, proszę Państwa, krótko mówiąc, wydaje mi się, że ten tytuł Bunt Duszy Polskiej jest dobrym hasłem wywoławczym, tak, że on oddaje w jakiejś mierze istotę twórczości, postawy i duchowej, intelektualnej Dmowskiego, a tych uzasadnień dla użycia tej formuły dusza polska można znaleźć i w pisarstwie Dmowskiego, i jego następców, czy jego towarzyszy z ruchu narodowego, jeszcze więcej nawet niż myślałem, gdy tymi tekstami się zajmowałem. Dziękuję. Pani profesor, pani zajmowała się między innymi modernizacyjnym obliczem, czy to idei narodowej, czy pisarstwa samego Romana Dmowskiego. Jak pani z tej perspektywy ocenia, jak pani patrzy, jak pani zapatruje się na wnioski, do których doszedł profesor Kosiński w swojej książce? Przede wszystkim chciałabym podziękować za to, że ta książka powstała, bo ona bardzo ułatwia kontakt z myślą Dmowskiego. Dlatego, że widać, jak się czyta kolejne strony, to widać, że autor zna całość, ale zna też kontekst. Więc bardzo ułatwia to po prostu później czytanie Dmowskiego, bo człowiek zaczyna go rozumieć. Tak, odrywa się gdzieś od klisz, z którymi przychodzi do lektury i widzi człowieka nie tylko przez pryzmat jego rozwoju, ale także przez pryzmat kontekstu, który w tej książce jest znakomicie widoczny. Czyli zaczynamy rozumieć, dlaczego pewne sformułowania pojawiają się takie, a nie inne.
Jeżeli zaś chodzi o tę teorię modernizacji, to ona już nawet nie wymaga żadnego dodatkowego anturażu tłumaczenia. Po prostu Dmowski sam tutaj się broni znakomicie. Świetnie prezentuje teorię, która w naukach społecznych, w socjologii stała się znana w latach 60. mniej więcej. Główną postacią, którą ją wprowadzał, był Ernst Gellner, który mówił o takiej teorii modernizacyjnej narodu, pokazując, w jaki sposób pewna korelacja kultury wysokiej i demokratyzującego się społeczeństwa, społeczeństwa, które dzięki uprzemysłowieniu zaczyna przenosić się z lokalnych wspólnot do miast i tam zaczyna pracować w fabrykach, ale to wymaga z kolei pewnego elementarnego wykształcenia. To wykształcenie odbywa się w języku, co jak gdyby tworzy grunt do powstania nie tylko całego procesu modernizacyjnego, ale także ideologii, która mu towarzyszy, a którą to ideologią jest nacjonalizm, wypełniając pewną pustkę tożsamości, tak? Dlatego że ci ludzie, odrywając się od przestrzeni lokalnej, gdzie tkwili zakorzenieni w tradycyjnej kulturze i byli opisani z perspektywy przynależności, nagle znajdują się w mieście i nie wiedzą, kim są. Nie są do końca opisywani przez strukturę klasową, ale właśnie tą odpowiedzią staje się nagle naród, tak? Czyli zaczynają należeć do czegoś, co ich przerasta, co określa to, kim są. I tutaj Dmowski świetnie rekonstruuje właśnie naród polski z perspektywy właśnie procesów modernizacyjnych. Pokazuje też jego swoistość, bo te teorie Gellnera, które, jak mówię, są kilkadziesiąt lat późniejsze przecież, one są bardzo ogólne i zbudowane głównie na modelu habsburskim, monarchii habsburskiej. Dmowski zajmuje się przypadkiem polskim, pokazując specyfikę procesu modernizacyjnego, który w Polsce przebiega bez mieszczaństwa. A więc to uprzemysłowienie jest takie trochę dziwne i trafia w próżnię, dlatego że napotyka na dwie bierne warstwy społeczne. Jedną bierną warstwą społeczną są chłopi, którzy są przyzwyczajeni do posłuszeństwa, uległości i przede wszystkim braku aktywności. I drugą bierną warstwą społeczną jest szlachta, tak? Czyli ludzie też przyzwyczajeni do tego, że pracuje na nich kto inny, a oni oddają się nic nie robieniu albo, nie wiem, etyzmowi, estetyzmowi, co tworzy próżnię w tych miastach, kiedy wszystkie zachodnie społeczeństwa właśnie wchodzą coraz aktywniej w proces modernizacji. No i ta próżnia jest wypełniana przez innych. I tutaj Dmowski pokazuje strukturę tego procesu, pokazuje, w jaki sposób ta aktywność może zostać poszerzona, w jaki sposób mieszczaństwo, to nowe mieszczaństwo może zostać zbudowane. Mnie się wydaje, że on też patrzy na to przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, bo niejako należy do drugiego pokolenia takiego mieszczaństwa, wyrosłego ze szlachty, ale świadomego tego, że nie można powielać tych dawnych wzorców. Większość szlachty sobie z tym nie radzi. Próbują za wszelką cenę ratować te majątki, których się już nie da bardzo często utrzymać, ponieważ uwolniona spod pańszczyzny grupa chłopów wymaga pensji. W momencie, kiedy te pensje zaczynają być płacone, to po prostu rachunek ekonomiczny majątków się nie domyka, więc one są coraz bardziej zadłużane. Czyli jak gdyby taka potrzeba za wszelką cenę pielęgnowania tych wzorców, które okazywały się skuteczne przed uruchomieniem procesu modernizacji, skazuje tych ludzi bardzo często na marginalizację. To są połamane życiorysy, on to widzi i przedstawia właśnie tą polską specyfikę wyrosłą z tej tradycji, z tej kultury, z tych specyficznych, bardzo szczególnych doświadczeń historycznych. Więc tu wydaje mi się, że nawet jak gdyby ten kontekst przedstawiony
nie jest niezbędny. Znaczy wystarczy wziąć do ręki same prace Dmowskiego i po prostu dla współczesnego czytelnika one są bezpośrednio zrozumiałe, bo rzeczywiście Dmowski ujmuje tam coś niezwykle, niezwykle istotnego. Z książki natomiast dowiedziałam się, że Dmowski był również autorem recenzji pracy Reymonta, czyli Ziemi Obiecanej. Tak? No i wydaje mi się, że jak gdyby to sprzężenie teorii Dmowskiego właśnie z recenzją książki Reymonta tutaj bardzo dobrze pokazuje, o jakiej rzeczywistości mówi. Tak? Znaczy o pewnej próżni owego miasta Łodzi, tak? Która zostaje wypełniona ludźmi, którzy podejmują walkę, którzy podejmują działanie, którzy podejmują wysiłek. Wysiłek niejako sprzeczny właśnie z tym modelem, z którego wyrastają i który muszą przekroczyć. To może tyle, bo nie chciałabym też całkiem tutaj zagadać. Dziękuję. Pytanie do profesora Skibińskiego. Też chciałem zapytać, czego pan się dowiedział z tej książki i jakie znaczenie ma z perspektywy Instytutu to, że akurat Instytut wydał książkę na ten temat. Dziękuję. Dziękuję ci, Krzysztofie, za tę książkę. Dziękuję też za przypisanie mi jakiejś roli w inspiracji do tej książki, chociaż moim zdaniem jest inaczej, to znaczy, że po prostu tak naprawdę chciałeś napisać tę książkę i ją napisałeś. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. A to, że przy okazji żeśmy sobie porozmawiali kiedyś na ten temat, to jest no, pewien incydent. Było na odwrót. Natomiast zacznijmy może od tej kwestii, która jest pewnym dziedzictwem czy zobowiązaniem moim instytucjonalnym jako wicedyrektora Instytutu. No, proszę Państwa, to jest niewątpliwie najważniejsza książka nasza w tym roku, ponieważ dotyczy naszego jednego z naszych patronów i to jest bez wątpienia no, klucz, tak? To znaczy do zrozumienia misji Instytutu. I powiedziałbym, że to trochę tłumaczy też pewną rolę, którą może ta książka odegrać. Nie wiem, czy ona ją odegra, ale na pewno nie będzie to wina autora, tylko ewentualnie odbiorców, jeśli nie skorzystają z tej okazji. Dlatego, że moim zdaniem to jest tak, że w Polsce Dmowski został zapędzony w taki zaułek patrzenia intelektualnego na niego, który jest wysoce dla niego niesprawiedliwy. To znaczy z jednej strony ma wąskie grono admiratorów, którzy go nie czytają i ma ogromną rzeszę krytyków, którzy też go nie czytają. W związku z tym tak naprawdę nie rozmawia się o Dmowskim, tylko rozmawia się o wyobrażeniach, jakie ci ludzie mają na temat Dmowskiego. Kłopot polega na tym, że mamy do czynienia, moim zdaniem, i Krzysztof mnie do tego przekonał, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy przekonał mnie świadomie, ale wywołał u mnie takie wnioski, o tak powiedzmy, że Roman Dmowski to jest człowiek o niezwykłej wprost odwadze intelektualnej. Bo w tym znaczeniu jest to bunt duszy polskiej, że to jest bunt również wobec wad polskości. To nie jest człowiek, który schlebia Polakom. Wręcz przeciwnie, on bardzo często nas jako zbiorowość bardzo surowo ocenia. Ale ocenia z bardzo konkretnej perspektywy. Nie ocenia nas z zewnątrz, tylko od wewnątrz. I nie ocenia nas z teraz bardzo mi trudno znaleźć odpowiednie słowo, ale nie ocenia nas z perspektywy rzekomej wyższości, tylko z perspektywy konieczności zmierzenia się z wyzwaniami, o tak powiedzmy. I wbrew pozorom on jest pisarzem, przy całym swoim krytycyzmie jest pisarzem optymistycznym, ponieważ on pokazuje, że w Polsce drzemie pewne i w Polakach drzemie pewna energia, którą należy wyzwolić poprzez własny wysiłek. I to jest niezwykłe spojrzenie, ponieważ
tak jak powiedziałem, ponieważ Dmowskiego się nie czytamy, tkwimy w przekonaniu i to wszystko jedno, czy jesteśmy dmowszczykami, że tak powiem, jako pewne środowisko, czy jesteśmy w tym mainstreamie, który Dmowskiego traktuje jako coś absolutnie podejrzanego, nie znając go. No nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z tą rzeczywistością, tak? która także to zresztą się przekłada na to, co nas otacza obecnie. To znaczy bardzo rzadko rozmawiamy o tym, co naprawdę się wokół nas dzieje, a bardzo często o naszych wyobrażeniach na ten temat. Dmowski był takim facetem, który w bardzo trudnym okresie życia polskiego był w stanie zmierzyć się z tą rzeczywistością. Nie wiem, czy zawsze miał rację, ale miał tą odwagę mówienia o rzeczywistości. Tak jak on ją widzi i z całą otwartością, także o sprawach trudnych dla niego. Natomiast Agnieszka Nogal była łaskawa powiedzieć o tym, że on tak krytycznie do tego ziemiaństwa podchodzi i do, no, sam będąc no, potomkiem drobnej szlachty, chociaż powiedziałbym, jego ojciec nie zajmował się zajęciem szlacheckim, bo był kamieniarzem, w związku z tym, no co prawda miał też, z tego co pamiętam, miał też stawy rybne na północnym krańcu dzisiejszego Parku Skaryszewskiego. Natomiast warto zwrócić uwagę, że on, że Dmowski jakby jednocześnie hołdował polskiej kulturze, wybierając na przykład swój model życia prywatnego, bardzo mocno szlachecki, to znaczy jak go zaniosło tam na tej emeryturze politycznej do Chludowa, no to on był tak naprawdę człowiekiem, który no, próbował prowadzić majątek, o tak powiedzmy, i żyć po szlachecku, wbrew trochę swoim zaleceniom społecznym. Ale w tym jest moim zdaniem ten urok Dmowskiego, bo on jest autentycznie polski i on mocuje się z tą polskością, jednocześnie kochając Polskę. Nie ma w sobie tego, powiedziałbym, tej bezczelności i lekceważenia wobec polskości, którą ma wielu krytyków, którzy uważają, że właśnie się wznieśli ponad własną społeczność. I w związku z tym spotkanie z Dmowskim jest fascynującą przygodą z rzeczywistością. Niełatwą bardzo często wymagającą i czasami bolesną, ale jednocześnie bardzo autentyczną. Także w błędach Dmowskiego, no bo przecież jak każdy pisarz polityczny mógł popełniać i popełniał, o tym pisze też Krzysztof bardzo uczciwie, popełniał też pewne błędy w diagnozach, w przewidywaniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdzie nie można mu zarzucić nieuczciwości albo tchórzostwa. Proszę Państwa, iluż mamy intelektualistów, którym przede wszystkim zarzucamy nieuczciwość, a w bardzo wielu wypadkach po prostu tchórzostwo. No to ja jednak czuję w książce Krzysztofa ten haust świeżego powietrza. To znaczy ja mam do czynienia z facetem, którego rozumiem. Ja znaczy nie mówię o Krzysztofie, ale o Romanie Dmowskim tym razem. Z którego rozumiem, mogę się z nim spierać, mogę się z nim zgadzać, ale robię to w perspektywie pewnej uczciwości i to uczciwości w dwóch aspektach. Uczciwości z kontaktu z jego sądem, bo tam nie ma gry, fałszu, banialuk, tylko to jest bardzo konsekwentnie prowadzona myśl bardzo otwarta. Za to płacił zresztą Dmowski ogromną cenę, bo on pisał, co myśli. Oczywiście nie sądzę, żeby to był strumień świadomości, tylko, ale nie ma tam żadnego, on nie napisał zdania, moim zdaniem tak przynajmniej sądzę z lektury Krzysztofa, książki, też po tej weryfikacji jakby Dmowskiego poprzez tą lekturę, nie napisał zdania nieuczciwego i rzeczywiście wielokrotnie potrafił rzucić wyzwanie utartym schematom polskiego myślenia, które opierały się na fałszu, na błędzie. Rzucił
często rzucał tę rękawicę, tak jak rzucił w 1908 roku, pisząc książkę, którą Krzysztof chyba lubi, to znaczy Niemcy, Rosja, sprawa Polska. Rzucił to wyzwanie także własnemu środowisku politycznemu, za co zapłacił rozstaniem z znaczną częścią jego dawnych zwolenników. Ale miał tę odwagę. I szczerze powiedziawszy, chciałbym, tak mówiąc zupełnie szczerze, chciałbym, żeby zwłaszcza pisarze polityczni w Polsce, zwłaszcza myśliciele, zwłaszcza inteligencja polska, akademicy mieli chociaż odrobinę tego ducha, który miał Dmowski, właśnie może nawet nie we wnioskach, ale w postawie wobec rzeczywistości. I jestem bardzo wdzięczny Krzysztofowi za to, że się zmierzył z tym. I powiem na koniec coś, co... proszę nie myśleć, że to jest pochlebstwo pod adresem Krzysztofa, tylko znowu opisanie rzeczywistości. To znaczy Krzysztof, dlaczego wcześniej nie powstała taka książka? Bo przecież, proszę Państwa, no z całym szacunkiem, no przecież Dmowski skończył pisać w latach 30. Dlaczego nie powstała książka o pisarstwie Dmowskiego wcześniej? Jak w bardzo wielu kwestiach w polskiej historii, w polskiej kulturze, nie powstała dlatego, że nie było człowieka, tak jak to ewangelicznie mogę powiedzieć, nie było człowieka, nie było Krzysztofa Kosińskiego, który miałby tę odrobinę z jednej strony odwagi, żeby napisać tę książkę, bo to wymaga, ta książka wymaga odwagi i za to jestem bardzo ci wdzięczny. No i oczywiście prawdopodobnie nie wszyscy mieli też te umiejętności, które ma Krzysztof, żeby ogarnąć to wszystko w jakiś uporządkowany sposób, bo Dmowski jednak jest postacią wybitną, to znaczy on naprawdę się interesuje wieloma rzeczami, wiele aspektów porusza. I ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no to jeszcze raz ci dziękuję, a liczę, że państwo wszystko jedno, czy jakby zaliczają się do entuzjastów pisarstwa Dmowskiego i wtedy będą się mogli przejrzeć, czytając tę książkę w wnioskach i komentarzach Krzysztofa, nawet myślę, że bardzo często nie zgadzając się z tymi komentarzami. Czy państwo zaliczają się do tych, myślę, że tutaj na tej sali pewnie takich nie ma, ale może ktoś nas będzie oglądał z takich osób, które nie znają Dmowskiego, bo się wychowali w takim przesądzie antydmowszczyzny, że tak powiem. No to będą się mogli przejrzeć z tym, czym tak naprawdę Dmowski był, tak? To znaczy z pewnym uczciwym podejściem do tego, co on zaprezentował. I znowu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że wszyscy będziemy teraz kochać Dmowskiego dzięki Krzysztofowi Kosińskiemu, ale może go poznamy chociaż. Bo warto jest, po pierwsze nie da się kochać, czego się nie zna, a po drugie nawet jak się nie lubi, to warto jednak wiedzieć, czego się nie lubi, tak? Wreszcie przestańmy opowiadać w sprawie Dmowskiego o rzeczach, których nie znamy, tylko zmierzmy się z tym, co jest naprawdę, a Krzysztof nas prowadzi pewną drogą w tym kierunku. Także jeszcze raz dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pytanie mam do autora, do profesora Kosińskiego. Pytanie dotyczy ciągłości w twórczości Dmowskiego. Przeanalizował pan twórczość z ponad 40 lat działalności Romana Dmowskiego i tu właśnie tu jest pytanie, czy można mówić o tej ciągłości głęboko zachodzącej, czy jest też tak, jak niektórzy twierdzą, że nawet spośród krytyków Dmowskiego da się takie głosy wyłuskać, że prawda, wczesny Dmowski na przykład był realistą i da się znaleźć coś tam wartościowego, a później Dmowski to jest już człowiek, który jest owładnięty różnego rodzaju obsesjami i to należy z góry skreślić. Czy jest taka ciągłość, czy nie zawsze? I tak, i nie. To znaczy w sensie intelektualnym ciągłość niewątpliwie widać. To znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład takie teksty jak Jedność Narodowa z 1895 roku, Myśli Nowoczesnego Polaka z 1903 roku oraz towarzyszące Myślom Nowoczesnego Polaka teksty pisane w Przeglądzie Wszechpolskim, na przykład taki bardzo ważny tekst, ale trochę już zapomniany, a przez Pawła w jednym z jego artykułów przypomnianym Polityka Narodowa wobec Państwa i Religii, gdzie bardzo ciekawie podejmuje Dmowski już
wtedy, w roku 1903, kwestię katolicyzmu. I w związku z tym weźmiemy następnie tekst Kościół, Naród i Państwo z 1927 roku, to generalnie widać pewną ciągłość myślenia, no z oczywiście no z pewną ewolucją wynikającą z pewnego doświadczenia życiowego, no dojrzewania intelektualnego. Nie, ponieważ no taką zasadniczą cezurą w pisarstwie Dmowskiego jest rok 1907. Tak? To znaczy no można powiedzieć ten zwrot taki geopolityczny, który dokonuje Dmowski, a który no przynosi no coś, co ja w swojej książce może nieco na wyrost, no ale to jakoś wydawało mi się zasadne, nazwałem wielką strategią Dmowskiego. To znaczy powiązaniem sprawy polskiej z formującą się wówczas Antantą. To znaczy Dmowski uważał, że to jest no po wojnie rosyjsko-japońskiej ten zawiązanie się układu łączącego Rosję z Zachodem, tak, Francją i Anglią, za absolutnie przełomowe wydarzenie o charakterze geopolitycznym, które zmieni tutaj architekturę świata również w tej części, w której Polska się znajduje, i że z tego należy wyciągnąć wnioski. Tak. I właściwie można powiedzieć, że tutaj Dmowski no, rzuca wyzwanie, tak, również swojemu pokoleniu i swojemu obozowi. Tak? No, oczywiście no, płaci za tą cenę, o której tutaj była mowa, no, w postaci no, kolejnej fali rozłamów w ruchu narodowym w latach 1908, właściwie do 1912 roku. Tutaj te rozłamy mają miejsce, co miało oczywiście bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ odejście młodzieży, zwłaszcza młodszego pokolenia, które w pewnej mierze znalazło się w obozie piłsudczykowskim, no, sprawiło, że tego pokolenia zabrakło w roku 1918, tak, i na początku lat 20., a pewne skutki tej wyrwy pokoleniowej to moim zdaniem były odczuwalne jeszcze w latach 40., w czasach II wojny światowej. Więc w tym sensie można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy podstawowe takie przesłanki myślenia Dmowskiego, to tę ciągłość można obserwować, a z drugiej strony widać też w pisarstwie Dmowskiego tę umiejętność, tak, odczytywania polityki i geografii. Tak, to jest rzecz taka, która mnie uderzała wielokrotnie w twórczości Dmowskiego, to znaczy jego taka wyobraźnia przestrzenna. Tak. Można powiedzieć, że Dmowski znakomicie też odczytywał to, co my dzisiaj nazywamy globalizacją. Tak? Znaczy powiązanie pewnych zjawisk, które mają miejsce na zachodnim Pacyfiku, z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w basenie Morza Śródziemnego, w Europie Środkowej, tak, czy w Ameryce. I to myślenie w tej skali rzeczywiście jest czymś unikalnym w ówczesnej polskiej polityce. Również z tego względu, że nie aż tak wielu ludzi z tamtego pokolenia posiadało takie doświadczenia i kwalifikacje, jakie posiadał Dmowski. Tak? Znaczy spośród swojego pokolenia to Dmowski jest tą postacią, o czym dzisiaj często się zapomina, bo chętnie się go właśnie traktuje jako takiego trochę, czy próbuje się go pozycjonować w roli takiego zaściankowego myśliciela, co nie jest prawdą oczywiście, ale to jest człowiek, który zna świat. Tak? To jest, proszę Państwa, to jest człowiek, który znał, widział Japonię, widział Stany Zjednoczone, tak? Widział znaczną część Zachodu, spędził wiele czasu we Francji, w Anglii, 9 miesięcy spędził w Ameryce Południowej, tak? W Brazylii. To jest w ogóle taki epizod trochę też już zapomniany, a z różnych takich relacji, które ja właściwie dopiero teraz też odnajduję, to wynika, że on rzeczywiście tę Amerykę Południową penetrował dosyć gruntownie w roku 1899, gdy tam przebywał. To był człowiek, który władał językiem biegle angielskim, francuskim, znał hiszpański, trochę po portugalsku też potrafił mówić. Gdy podróżował do Japonii, no to starał się poznać zasady gramatyki języka japońskiego. To wszystko miało swoje oczywiście dalsze konsekwencje. Proszę Państwa, no, to spotkanie nasze dzisiaj no, trochę ma taki charakter, można powiedzieć, no też i rocznicowy, ponieważ w roku w 2024 no, przypada i okrągła rocznica śmierci Dmowskiego, ale też okrągła rocznica jego urodzin 9 sierpnia 1864 roku, ale też proszę Państwa przypada rocznica 105 z prezentacji Dmowskiego, tak, spotkania, konfrontacji Dmowskiego z Radą 10 podczas konferencji w Wersalu.
w Paryżu 29 stycznia 1919 roku, gdy Dmowski, można powiedzieć, przez kilka godzin przedstawiał sprawę polską, tłumacząc z angielskiego na francuski, z francuskiego na angielski, a z uwagi na obecność delegacji japońskiej wtrącał jeszcze zdania po japońsku, co na delegacji japońskiej zrobiło ogromne wrażenie, że w ogóle ktoś spośród polityków europejskich no, jest w stanie w ich języku cokolwiek powiedzieć. Tak? I co też sprawiło, że, no, że był w stanie no, prowadzić taką grę dyplomatyczną. No, proszę Państwa, w jego pokoleniu, w jego czasie niewielu by to potrafiło. Nie jestem pewien, czy aż tak wielu dzisiaj by się znalazło polityków, którzy by no, temu poziomowi potrafili dorównać. Tak? W związku z tym, proszę Państwa, w związku z tym można mówić o pewnej ciągłości, ale można mówić też o pewnej elastyczności. Tak? To znaczy proszę też zwrócić uwagę na to, że Dmowski wbrew pozorom niechętnie posługiwał się pojęciem nacjonalizmu. Dlaczego się niechętnie tym pojęciem nacjonalizmu posługiwał, o czym pisze na przykład w Kościele Narodzie i Państwie, a także w innych swoich wypowiedziach. A co ciekawie, podchwycił w takiej już parafrazie literackiej Jan Dobraczyński w powieści Spadające liście. Tam jest taka literacko skonstruowana rozmowa kardynała Kakowskiego z Dmowskim. Ona nie miała miejsca w rzeczywistości, ale Dobraczyńskiemu rzeczywiście udało się tę scenę dosyć ciekawie literacko skonstruować i oni tam między innymi rozmawiają właśnie na temat tego, czym jest nacjonalizm. Dmowski o wiele bardziej wolał takie pojęcia właśnie jak ruch narodowy, tak? Dlatego, że to miało być w jego wyobrażeniu, tak, myśl narodowa nie miała być jakąś twierdzą, tak, której należy bronić, tak, tak, i się okopać w niej, tylko czymś, co jednak jest pewną komunikacją z otaczającą rzeczywistością. Tak. I to właśnie też sprawiało, że stojąc na twardym gruncie, tak, pewnych niezmiennych zasad swojego myślenia politycznego, no, Dmowski potrafił, jak nikt inny w jego pokoleniu, no, przeprowadzić właśnie no, tę no, zupełnie zapierającą dech w piersiach, tak, operację, no, która ostatecznie zaprowadza go do Wersalu i sprawia, że to on właśnie wraz z Paderewskim podpisują traktat wersalski, no, co jest jednym z największych takich, można powiedzieć, wyczynów politycznych w dziejach Polski, no, a tym większym, że no, z jak właściwie niewielkimi możliwościami, tak? No przecież to był człowiek, który nie miał za sobą państwa, instytucji, tak, jakichś wielkich organizacji. No to był człowiek, który musiał pokonać ileś przeciwieństw, tak? No takich można powiedzieć i intelektualnych, i organizacyjnych, tych przeszkód piętrzących się przecież była nieskończona ilość. Więc dzisiaj, znaczy Dmowskiego próbowano pacyfikować trochę w latach na przełomie lat 70. i 80. w kręgu tak zwanej opozycji demokratycznej i głównego nurtu związanego z KOR-em wówczas. Właśnie jako takiego pisarza, którego jeszcze tam do 1905 roku to można czytać, a potem to już lepiej nie czytać, tak? No oczywiście tutaj w grę wchodzi też oczywiście no, ocena roli Żydów w dziejach Polski, również ich roli w rewolucji roku 1905 i w okresie późniejszym i również no, tutaj podczas konferencji pokojowej w Paryżu. W związku z tym no, myślę, że w tamtym czasie, to znaczy myślę właśnie o przełomie lat 70. i 80., no, trochę w ten sposób próbowano na przykład kanalizować zainteresowanie Dmowskim w ruchu Młodej Polski. Właśnie, że no, te teksty jego wczesne, tak, no, to powiedzmy jeszcze jakoś tam można brać pod uwagę, no bo jeszcze można by je próbować odczytywać przez pryzmat myśli pozytywistycznej, tak, i w ten sposób jakoś je tam powiedzmy zbratać z nurtem socjalistycznym, co moim zdaniem jest oczywiście nieścisłe i nieprawdziwe, ponieważ no, jeden z tych poziomów buntu duszy Polski Dmowskiego jest buntem przeciwko socjalizmowi, tak, w jego postaci lat 80. i 90. No a potem tego późnego Dmowskiego, no to trzeba już właśnie unikać. Przy czym no, można powiedzieć, że no, jakby to
powiedzmy takie no, intelektualne przyzwolenie na odczytywanie Dmowskiego, no to ono jeszcze bardziej się zawęziło. Mam wrażenie, że odkąd został oficjalnie Dmowski mianowany ekwiwalentem Hitlera w Polsce, no to jakby no, to tego przyzwolenia praktycznie w ogóle już nie ma, tak? No bo to my w tym momencie dochodzimy do pewnej ściany, tak? Znaczy, bo właściwie nie bardzo wiadomo, w jaki sposób mamy no, poważnie rozmawiać. No ja w każdym razie przeciwko tego typu uproszczeniom czy tego typu myśleniu się stanowczo sprzeciwiam. Fascynujące wydaje mi się spotkanie z całością myśli Dmowskiego i to też była nasza właśnie też taka intencja, gdy rozpoczynaliśmy te nasze dialogi, to znaczy, żeby się no, spróbować zmierzyć właśnie z całością, tak? No, co oczywiście no, powodowało szereg komplikacji, no bo to przecież przez te 40 lat pisarstwa Dmowskiego, no przecież jakże wiele się wydarzyło w polskiej, nie tylko polskiej, europejskiej historii, no przecież świat otaczający Dmowskiego na przełomie lat 80. i 90. No był przecież zupełnie inny niż świat lat 20. i 30., tak? No, to wszystko się zmieniło, tak? I technologicznie, i ustrojowo, i geopolitycznie, i tak, no więc, ale biorąc pod uwagę te wszystkie konteksty, no jest to, było to właśnie dla nas, jak sądzę, tutaj w tych naszych rozmowach właśnie to było ciekawe i myślę, że to jest też, no było to taką dużą wartością chyba, że myśmy w ten sposób do tego podeszli i potraktowali, no tak jak Dmowski na to zasługuje, tak po prostu. Dzień dobry, dziękuję. Pytanie mam do profesor Nogal. O to, co już trochę poruszył profesor Kosiński, to znaczy o inspiracje ideowe. Profesor Kosiński mówił o tym pozytywistycznym aspekcie, prawda? Natomiast jak to można ocenić? Co było ważniejsze? Czy Dmowski był myślicielem przede wszystkim nowoczesnym, właśnie czerpiącym przede wszystkim z pozytywizmu, w którego to atmosferze wyrastał, czy jednak myślicielem zaczepionym w historii, w tradycjach polskiej myśli politycznej? Może zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to wrócę do takiej mojej bardzo silnej impresji, jak zaczęłam czytać właśnie argumentację przedstawioną Dmowskiemu, bo jaka była siła tej argumentacji, że powstało państwo, mimo tego, że no wiadomo, tak, część Europy była zdecydowanie przeciwko temu, żeby to państwo powołać. Państwo, które nie miało siły, które nie wywalczyło tak naprawdę tej niepodległości, tylko jej przyznano. Więc jakie argumenty tam zostały sformułowane? I myślę, że warto do tego wrócić, bo zaważyła siła tych argumentów. Dmowski był w stanie przedstawić Europejczykom, znaczy zwłaszcza stronie wygranej, czyli Francji, Anglii, tak, no Rosja wtedy również w grę wchodziła, chociaż jej sytuacja była trudna, potrafił przedstawić interes Polski jako interes europejski. I teraz jak to zrobił? Tak, no bo też dziwne. Otóż pokazał pewien obrazek wyrastający z rewolucji francuskiej. Wówczas już nikt nie miał wątpliwości, że modelem funkcjonowania po I wojnie światowej jest model samostanowienia na poziomie zbiorowym. Ale to działało w ten sposób, że jeżeli zgodzimy się na prawa człowieka, które zostały postawione jako właśnie ideał w czasie rewolucji francuskiej, ale też przecież były ideałem tkwiącym u założenia Stanów Zjednoczonych, to mamy tam prawa cywilne jednostki, czyli jednostka ma prawo decydować o sobie, ale mamy też prawo polityczne. I Dmowski pokazał konsekwencje praw politycznych, to znaczy jeżeli rzeczywiście jednostkom przyznamy prawa polityczne, to wtedy te jednostki będą politycznie stowarzyszać się z ludźmi, którzy są im bliscy, na przykład językowo. Tak? Bo oni mają nie tylko zdolność decydowania o władzy, która ich reprezentuje, ale także o tym, na jakim obszarze ta władza się znajduje. No bo mówią tym samym językiem, chcą się stowarzyszać z tymi, a nie z tamtymi. To jest ich decyzja, nie odgórnie narzucona przez monarchię, jaką była na przykład monarchia austro-węgierska, ale oddolnie konstruowana przez plebiscyt na przykład. I Dmowski powiedział i pokazał jednocześnie mapę Europy i obszar zasiedlony przez ludność mówiącą po niemiecku.
I okazało się, że wówczas ta ludność sięgała od Morza Bałtyckiego całym pasem, aż prawie po, no, z ambicjami sięgającymi, powiedzmy, Bałkanów i Turcji aż, tak? Cały pas, tu Czechy, ludności mieszanej, potem Austria i mamy pół Europy. Gdyby zastosować konsekwentnie zasady samostanowienia na poziomie politycznym, głównym podmiotem w Europie stają się Niemcy, które przytłaczają wszystkich pozostałych graczy na tej scenie. I dlatego powołano Polskę. Po to, żeby właśnie tą potencjalną ekspansję, która wynika z prostej zasady zastosowanej, tak, do bytów innych niż Francja, jakoś zrównoważyć. Więc to była jego argumentacja, ta argumentacja trafiła. A teraz może do inspiracji ideowych. Tu znowu pamiętam jeszcze, może zanim sięgnęłam po książkę pana profesora, no to tak przystępując do lektury Dmowskiego z taką właśnie kliszą, trochę pozytywisty jednak, że tutaj Piłsudski to szarża na koniu, na wroga za wszelką cenę, no a tu zdrowy kalkulacja, rachunek ekonomiczny, sił, środków. Ale tam widzę taki fragment: ofiara tak, ale nie nadaremna. I tak uświadomiłam sobie, że gdzieś to już kiedyś czytałam. I to jest nawiązanie do prelekcji paryskich Adama Mickiewicza, w których to prelekcjach Mickiewicz wskazuje na trzy zasady działania. Ja myślę, że dzisiaj się zgodzimy też z Mickiewiczem na te trzy zasady działania. Pierwszą zasadą działania jest prawda. Także jeżeli się poruszamy w rzeczywistości, która została zafałszowana, jeżeli mamy błędne przekonania o tym, w jakiej rzeczywistości działamy, jeżeli ktoś nas okłamał, to nasze działanie nie doprowadzi do pożądanych przez nas konsekwencji. Drugą zasadą działania była nadzieja. Nie będziemy działać, jeżeli nie będziemy mieli nadziei na to, że osiągniemy swój cel. Bez nadziei utkwimy w poczuciu beznadziejności, bierności, nie da się. I trzecią zasadą działania, uwaga, była ofiara. Dlatego, że działać nie można indywidualnie, można działać zbiorowo. No i to działanie zbiorowe wymaga ofiary ze swoich planów, ze swoich przyjemności. Bez ofiary nie ma efektywnego działania. I to były trzy główne idee Mickiewicza. On oczywiście pod tą nadzieję jeszcze tutaj dokładał nam treści religijne, no bo w tym momencie nawet jeżeli nie mamy nadziei w rzeczywistości tej doczesnej, no to jeszcze pozostaje nam nadzieja wieczna, czyli ta nadzieja staje się czymś bardzo istotnym. I nagle Dmowski, widzę to u Dmowskiego nawiązanie, nadzieja taka, ale nie nadaremna. I rzeczywiście tutaj pan profesor świetnie zrekonstruował ten element romantyczny, ten element przynależności do pewnej tradycji duchowej, która jest tradycją romantyczną. Została zbudowana na pisarzach romantycznych, ukształtowała się wtedy, kiedy Polska nie miała niepodległości, ale ukształtowała się trochę w dialogu z romantyzmem niemieckim. Była do gruntu po prostu cała ta zbiór pisarzy, który kształtował tożsamość polską, to byli pisarze romantyczni. Więc tu pan profesor to świetnie pokazuje, że ta tradycja cały czas tam jest obecna. I jeżeli miałabym zrobić jakąś taką paralelę do tych trzech kategorii, tak, czyli prawdy, nadziei i ofiary, to powiedziałabym, że Dmowski przekształca wszystkie, chyba ofiarę najmniej, ale przekształca prawdę, pokazując, że okej, ale ta prawda jest w tej chwili prawdą naukową. To nie jest prawda o tym, co Polacy myślą o sobie, ale to jest prawda o tym, jakie miejsce zajmują socjologicznie, geograficznie, ekonomicznie. To jest prawda o demografii. To jest prawda właśnie zbliżona do socjologii politycznej, jaką uprawiał chociażby Herbert Spencer. Ja się jakoś tam zajmowałam ostatnio biopolityką, geopolityką. Znam te teksty Spencera, znam teksty Malthusa. Wówczas to było uznawane za wiedzę wynikającą z założenia, że jesteśmy
kontynuacją natury, tak, że jesteśmy małpami. Fascynowano się teorią Darwina. Darwin nie pisał o ludziach, zostawił nierozstrzygnięte pytanie, tak, jak gdyby stawiając tezę, że przyrodą rządzi zasada walki i przetrwają ci najlepiej przystosowani, nie odpowiedział na pytanie, gdzie jest podmiot tej walki. Czy to jest cały gatunek ludzki, który zdominował pozostałe, czy to są rasy, co się przejawiło w teorii rasistowskiej, później rozwijanej na terenie Niemiec, czy to są wspólnoty kulturowe, narodowe. To pytanie nie zostało rozstrzygnięte, ale to pytanie było później rozwijane właśnie przez biopolityków, geopolityków. I te rozważania traktowano bardzo poważnie, traktowano właśnie z naukową pieczołowitością. I chciałoby się powiedzieć, że tego języka Dmowski również się nauczył, nie tylko angielskiego i francuskiego i portugalskiego. Portugalski zrobił na mnie wrażenie, nie mówiąc o japońskim. Ale on się też nauczył języka współczesnej nauki. Tak, więc ta prawda była prawdą naukową. Już nie można było marzyć o tym, że zostaniemy, nie wiem, Chrystusem narodów, bo, no i teraz właśnie, bo co? Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę fakty, ile nas jest, gdzie mieszkają Polacy, jakie mają możliwości działania, biorąc pod uwagę ich sytuację ekonomiczną, czy mają wolę działania. Tak, więc nagle można mówić o prawdzie, nadziei i ofierze, ale jeżeli ofiara ma być nienadaremna, to trzeba wziąć pod uwagę te po prostu okrutne czasem fakty. I on te fakty brał pod uwagę. Jeżeli chodzi o ten drugi element, czyli o nadzieję, to tutaj również nastąpiły przesunięcia. Mianowicie ta nadzieja wynikała z mądrych, podejmowanych decyzji. Czyli można było przekształcić procesy, które zachodziły. Ale tutaj też Dmowski był bardzo zawsze taki rzetelny. Czyli o ile ci biopolitycy czy geopolitycy chowali się za swoimi teoriami naukowymi i nie pokazywali elementu decyzji politycznej. Z jednej strony kreślili jakieś takie czasami dziwaczne, imperialne projekty podboju całego świata, ale właśnie ich krainą myśli był już cały glob, bo oni myśleli w kategoriach właśnie równowagi sił i równowagi sił pomiędzy wielkimi mocarstwami, tego w jaki sposób one się ze sobą ścierają na zasadach takich półbiologicznych, to Dmowski, jak gdyby przejmując ten język, pokazywał, że nadzieja nie wynika z tego opisu, bo nie może wynikać. Nadzieja wynika z tego, co się z tym opisem zrobi. Czyli można podjąć działania takie, można inne. Oczywiście to, jakie można podjąć, określa nam prawda. To znaczy jest nas tylu, ilu jest. Tak? On to odnosi do ówczesnej sytuacji. Mamy takich sąsiadów, jakich mamy. Polska znajduje się w tym miejscu, w którym się znajduje i nie przeniesiemy jej nigdzie indziej, chociaż może byłoby lepiej. Ale właśnie musi się liczyć z sąsiedztwem, które też ma projekty. Te projekty są geopolityczne. A więc po zmierzeniu rzeczywistości pozostaje ten poziom decyzji. Tak? I on zależy od jakości elity politycznej, która te decyzje podejmuje i bierze za nie odpowiedzialność. I on tutaj był bardzo, bardzo uczciwy. Właśnie nie chowając się za tymi teoriami, pokazywał to, że na ostatnim etapie tego procesu jest człowiek, który albo podejmuje decyzję mądrą, która wpływa na to, że konsekwencje tej decyzji są takie, jakie zamierzał i są pozytywne dla polskiej zbiorowości, albo podejmuje decyzję niemądrą, czyli przynoszącą decyzje, których nie przewidywał, albo przynoszącą decyzję, która przynosi złe konsekwencje dla Polski. No i trzecia rzecz, ofiara. No właśnie ofiara
żeby już dojść do puenty, ofiara tak, ale nie nadaremna. To znaczy nie da się prowadzić jakiegokolwiek działania, jeżeli się nie ponosi ofiar, bo jak jest przyjemnie, to sobie leżymy, pachniemy i jedziemy na wakacje na przykład. Tak? To nie jest działanie. Jeżeli chcemy jakieś działanie doprowadzić do końca, doprowadzić do efektu, to konieczna jest ofiara, ale ta ofiara nie może być ofiarą zbędną, nadaremną, bo je też łatwo jest ponosić, zwłaszcza jeżeli są to ofiary cudze, a nie moje własne. Tak? Więc tu mi się wydaje, że rozpięłabym właśnie te inspiracje Dmowskiego pomiędzy Mickiewiczem i te inspiracje romantyczne właśnie pan profesor świetnie podkreśla, wydobywa, ukazuje w swojej książce. I te takie bardziej oczywiste inspiracje ówczesną teorią polityczną. Możemy je skojarzyć ze Spencerem, gdzie pokazuje się poziom walki, poziom sporu, konfliktu na poziomie indywidualnym, gdzie jednostka musi walczyć o swój byt. Ten konflikt i ta walka jest na północy Europy traktowana bardzo serio. Dmowski też to podkreśla, że ona ma związek z religią, że te teorie rodzą się w państwach, które są państwami protestanckimi, tak? Gdzie nagle okazuje się, że znika gdzieś ten etyczny wymiar chroniony przez religię, zostaje ze słabnącym protestantyzmem zostaje wymiar taki czysto fizjologiczny, czysto biologiczny, gdzie jednostka musi walczyć, a jeżeli przegrywa, to jest jej wina, tak? Bo okazała się słaba. Ale także zbiorowość walczy i jeżeli przegrywa, to jej wina, bo okazuje się słaba. Dmowski wie, że tak myślą ludzie, którzy kierują zbiorowościami, właśnie z którymi Polska sąsiaduje. Przykładowe Niemcy czy Prusy. A więc ma świadomość tych uwarunkowań religijnych, znaczenia indywidualnych i politycznych decyzji, ale potrafi też mówić do tych ludzi językiem, który dla nich jest zrozumiały i korzysta z dostępnej w ówczesnym świecie wiedzy naukowej, rozprawiając się dość nonszalancko, powiem, z teoriami Malthusa, korzystając ze Spencera i podejmując dialog na najgłębszym możliwym poziomie z samymi założeniami, na których te teorie są oparte. Dziękuję. Panie profesorze, mam pytanie do profesora Skibińskiego, idące w trochę innym kierunku, ale do pewnego stopnia dość podobne. Dmowski, w pana opinii, autor polityczny, nowoczesny i postępowy może wręcz, jak na standardy końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, czy zachowawczy, a wręcz konserwatywny? W zasadzie powinienem się, panie Jakubie, obrazić za to pytanie, bo nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, ale ja bym powiedział, znaczy, powiedziałem tak, że klasycznie jak każdy świadomy, mam nadzieję, uczestnik tego typu debat, rozpocznę od obok pańskiego pytania, dobrze? Otóż chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To pewną, bo Krzysztof Kosiński był łaskaw mówić o duszy polskiej jako kategorii kluczowej w tym w rozumieniu pisarstwa Dmowskiego. Ale zwracam uwagę, że Krzysztof postawił tam na początku, zgodnie zresztą z cytatem Dmowskiego, słowo bunt. Więc właściwie przeciw czemu się buntował Dmowski? No otóż moim zdaniem on się buntował przede wszystkim przeciwko pewnemu fałszowi. Fałszowi spojrzenia na rzeczywistość, powiedzmy tak. Ja bym widział w dwa aspekty i szczerze mówiąc jeden aspekt przypomniała mi wypowiedź profesora Kosińskiego, a drugi uzmysłowiła mi wypowiedź profesor Nogal. Otóż profesor Kosiński był łaskaw powiedzieć, że buntował się Dmowski przeciwko między innymi socjalizmowi, czy też przesądowi marksistowskiemu, który był szalenie modny dla w jego pokoleniu. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu przywódców też obozu narodowego przeszło przez
socjalizmie. Swego czasu przeżyłem głęboki niesmak, jak przeczytałem sobie listę uczestników pierwszego zjazdu PPS-u i znalazłem tam członków przyszłej Ligi Narodowej. No, świadectwo abnegacji umysłowej pokolenia, tak? Ale warto zwrócić uwagę, że Dmowski właśnie nigdy w żadnym etapie swojego życia socjalistą nie był. Nigdy. I to jest świadectwo buntu. Buntu przeciwko zwyczajowi pokolenia, przeciwko własnemu pokoleniu w gruncie rzeczy. I drugi bunt, o którym chciałbym, być może Agnieszka się ze mną nie zgodzi, ale jest coś w pisarstwie Dmowskiego, co na przykład, ja sobie zdałem sprawę, że to mnie niesłychanie pociąga, a co jest, co w zasadzie uniemożliwia mi odpowiedź na pytanie prowadzącego dzisiejsze spotkanie pana Jakuba. Otóż ja kiedyś spotkałem się z taką kategorią pojęciową, która miała opisywać myślenie XIX-XX-wieczne jako pewien, co szwankuje w tym myśleniu XIX-XX-wiecznym. To jest, i to niezależnie, znaczy refleksja ta obejmowała wiele szkół myślowych, z którymi też się spotykał Roman Dmowski, to znaczy mowa jest o tym, że to, co jest charakterystyczne dla tego myślenia XIX-XX-wiecznego, to jest redukcjonizm. To znaczy szukamy tych motywów, które nam wytłumaczą całą rzeczywistość i to ma być proste wytłumaczenie jednoczynnikowe, które, nie wiem, no Marx ma tę ekonomię, prawda, a Spencer siłę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tam możemy właściwie większość myślicieli XIX-XX-wiecznych zredukować do jakiegoś poziomu jednej tezy, która ma wytłumaczyć nam całą rzeczywistość. No to Dmowskiego się nie da. Nie da się, on jest antyredukcjonistyczny. I jest świadomie antyredukcjonistyczny. To nie jest facet, który myśli przypadkowo, tylko to wynika po prostu z głębokiego przeświadczenia o tym, jaka ta rzeczywistość jest. On szuka tej rzeczywistości. I moim zdaniem to, że on nie popadł w socjalizm i to, że właśnie był jednym z nielicznych ludzi w XX wieku, którzy myśli antyredukcjonistycznie, czyli stara się szukać w różnych inspiracjach intelektualnych tego, gdzie one dotykają i tłumaczą rzeczywistość, ale nigdzie nie ma przeświadczenia, że one tłumaczą całą rzeczywistość w wystarczający sposób. W związku z tym, z jakiegoś punktu widzenia można mówić o eklektyzmie Dmowskiego. Ale to nie wydaje mi się, że to jest złe spojrzenie. To znaczy, to nie jest eklektyczne. To nie jest patchwork. To jest szukanie styku z rzeczywistością. I z tego punktu widzenia, wracając do pytania pana Jakuba, wydaje mi się, że on, jego, jakby to powiedzieć, ja na przykład dostrzegam w nim wiele aspektów, które moim zdaniem są typowo konserwatywne. Ale jednocześnie nie da się z niego zrobić klasycznego konserwatysty pierwszej połowy XX wieku. Jeżeli patrzymy ja dość często spotykałem się w historiografii z takim spojrzeniem na Dmowskiego jako, mówię tutaj o nie polskich szkołach myślenia, tylko o historiografii europejskiej. Gdzie się Dmowskiego w ogóle wspomina? Wspomina się go w świecie nacjonalizmów krajów katolickich. Tak? To znaczy świat nacjonalizmów krajów katolickich i tam się wymienia z jednej strony, znaczy najczęściej zresztą nie bez specjalnej znajomości Dmowskiego, tam się wymienia, że on jest podobny do Corradiniego, jest podobny do Marasa, jest podobny do... I trzeci taki to jest Dmowski. Otóż jeżeli popatrzymy sobie na to, z kim on się go zestawia, no to zestawia się go z tymi nacjonalistami, którzy szukają nie nacjonalizmu liberalnego czy nacjonalizmu lewicowego, tylko nacjonalizmu prawicowo-konserwatywnego. I pewnie jest w tym jakaś prawda o Dmowskim, że on szuka tej inspiracji, że on w upadku myśli konserwatywnej mówi, że ruch narodowy będzie funkcjonował jako prawica w Polsce, ponieważ konserwatyści się zepsuli, że tak powiem.
Ale to nie jest wszystko, tak? To znaczy, bo z drugiej strony on potrafi inspirować się rzeczami bardzo nowoczesnymi, bardzo na czasie, ale proszę zwrócić uwagę, jego nowoczesność nie fascynuje jako nowoczesność. Jego nowoczesność fascynuje jako próba znalezienia bardziej adekwatnych sposobów rozwiązania problemów współczesności. Ale to jest stosunek wybiórczy. To, co, co Krzysztofowi też zawdzięczam, to jest jakby konieczność namysłu nad tym, jak wyglądają właściwie myśli nowoczesnego Polaka. I ja komentując nieco refleksję Krzysztofa na ten temat, bym powiedział, że to, co jest ciekawe, to to, że ta akceptacja, afirmacja nowoczesności jest wybiórcza. Dmowski, mówiąc obrazem, znaczy, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, pierwszą rzecz, jaką zrobił dla Dmowskiego, to jest upamiętnił jego miejsce chrztu. To znaczy na ścianie Kościoła Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze jest tablica upamiętniająca, że w tym kościele przyjął chrzest Roman Dmowski. Krzysztof mówił o tym, że on spoczął na Brudnie, tak? Spoczął wśród warszawiaków, tak? Nawiasem rzecz biorąc, na tym samym cmentarzu spoczął Kakowski, którego cytowałeś, tak? I oni się zupełnie nie pasowali do ciebie, ale w tym aspekcie przynajmniej się spotkali jakoś. To proszę, zwróćcie Państwo uwagę. Człowiek, który ma doktorat honoris causa Cambridge, który pojeździł po całym świecie, zaczął i skończył na Pradze warszawskiej. I to też nie jest przypadek, bo to jest coś, co jest, znaczy, co świadczy zresztą o wielkości Dmowskiego, bo on ma świadomość, on się mocuje z tą polskością, mocuje się ze swoją tożsamością, mocuje się z różnymi polskimi słabościami, z kwietyzmem, z niezdolnością do rozpoznania rzeczywistości, ze złudzeniami rozmaitymi. Ale z drugiej strony właśnie myśli Mickiewiczem, czyta Krasińskiego, Norwida i paru innych, komentuje Reymonta. No jest w tej polskości, po prostu żyje z nią, próbując ją jednocześnie przekształcić, wzmocnić, polepszyć. I proszę Państwa, mówiąc zupełnie szczerze, to... Mówiąc wprost, to wydaje mi się, że to jest droga uczciwego Polaka, tak? Znaczy, no co mamy, co my mamy robić? No musimy się, jesteśmy tym, kim jesteśmy, mocujemy się z taką materią, w jakiej nas opatrzność postawiła, no okej, no i trzeba się z tym mocować, aż do śmierci. I prawdopodobnie tam, gdzieśmy się urodzili, tam też umrzemy, oby. I nic tu nie ma złego. Znaczy Dmowski w jakimś sensie ma cały jego życiorys, ale też cała jego droga intelektualna, to jest tak naprawdę opowieść o tym jak można uczciwie przeżyć to życie, będąc doktorem honoris causa Cambridge. No to szapobanu. Ale abstrahując od wszystkiego, to jeszcze powiem tak na koniec, zupełnie z innej beczki. Krzysztof Kosiński prezentuje bardzo ludzkie oblicze Dmowskiego. To znaczy, to nie jest oczywiście biografia, ale też jest sporo anegdot takich, powiedziałbym, życiowych o Dmowskim, jak to wpływało na jego pisarstwo, i to też jest bardzo ludzkie. No to znaczy, mówiąc szczerze, jak idę, Krzysztof mówił o tym, znaczy dla mnie ten fragment wypowiedzi Krzysztofa, która mówi o Brudnie i o grobie przy głównej alei największego swego czasu cmentarza europejskiego, którym był cmentarz brudnowski. Dla mnie jest osobiście bardzo istotne, ponieważ ja właśnie w ten sposób też się spotykałem z Dmowskim. To znaczy ja tam co roku, a czasami co kilka miesięcy po prostu przechodziłem przez tą aleję i co ja widziałem?
no między innymi grób Romana Dmowskiego, jedynego ojca polskiej niepodległości, który spoczywa na tym cmentarzu. Tak? Podobnie, jak powtarzam z uparcie, jest to jedyny ojciec polskiej niepodległości, który skończył mój własny uniwersytet, na którym pracuję. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawy intelektualista, który jest po prostu bardzo ciekawym człowiekiem, ale jednocześnie takim człowiekiem w sumie przy wszystkich swoich dziwactwach, znaczy złośliwości na przykład, którą też posiadał Roman Dmowski, no, bardzo ciepłym i takim normalnym. Jest właśnie normalny. W całym tym wieku nienormalnych intelektualistów to jest normalny człowiek. I właśnie to, że on jest nieredukowalny do takich klasycznych podziałów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Także nie, no nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest konserwatystą, czy on jest nowoczesny. On jest w pewnych aspektach konserwatystą, jest w pewnych aspektach nowoczesny, ale przede wszystkim jest zupełnie normalny. Ja wiem, o co mu chodzi. Nie zawsze się z nim zgadzam. Ale wiem, o co mu chodzi. Także i Krzysztof Kosiński mi to po prostu zaczął uświadamiać i przypominać, tak, w różnych aspektach. I to jest zaleta podróży intelektualnej, podróży z człowiekiem, którym chciałbym podróżować. Ja chciałbym, szczerze mówiąc, chciałbym kiedyś usiąść przy stoliku w Resursie Warszawskiej i wypić kawę z Dmowskim. Tak? A proszę mi wierzyć, bardzo wielu ludzi, którzy podobno osiągnęli wyżyny intelektualne, nigdy w życiu nie usiadłbym z nimi do stołu. Więc jeśli można tak powiedzieć o takiej, nie wiem, niemalże estetycznym stosunku do Dmowskiego, to Krzysztof mi przypomniał, że po prostu jest mi dobrze z tym człowiekiem, nie dlatego, że wszystko jest, akceptuję, co on napisał, tylko dlatego, że ja przynajmniej rozumiem tę osobowość i rozumiem, o co, co chciał osiągnąć, co osiągnął. Poza tym jest tak samo jak ja warszawiakiem, także to przynajmniej też coś mam nadzieję oznacza. Także no nie wiem, czy to jest odpowiedź na pańskie pytanie, panie Jakubie, ale jakaś taka pokrętna może troszkę tak. Będziemy musieli to przeżyć. Zanim oddamy głos sali, bo oczywiście będzie możliwość zadania pytania naszym gościom, jeszcze zadałbym pytanie autorowi, takie, które chyba musi paść w charakterze podsumowania. Pytanie o aktualność myśli Romana Dmowskiego. Panie profesorze, jest pan jedną z osób, które są najbardziej chyba uprawnione do odpowiadania na takie pytania. No nie jestem pewien, czy rzeczywiście jestem taką osobą, bo jednak to jest książka, no, która no, jest książką naukową w tym sensie, tak, że no, jednak no, jest no, książką historyka. Tak? W związku z tym ja raczej unikałem w tej książce pewnych jakichś aluzji do współczesności. Tego się wystrzegałem, tam może jedną czy dwie takie uwagi można pewnie w tej książce spotkać pewnie w finale tej książki. W związku z tym, natomiast ja też w tej książce no, też zachęcałem czytelnika, tak, do pewnej właśnie konfrontacji tego, co może tutaj przeczytać u Dmowskiego, tak, no, z tym, co dzisiaj go otacza. Znaczy, tutaj państwo profesorowie mnie tak zafascynowali swoimi refleksjami, że właściwie też bardzo chętnie bym się do tego jeszcze odniósł, aczkolwiek pewnie tutaj czas na to nie pozwala, więc na przykład pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, a propos tych anegdot o Dmowskim i to wydaje mi się, to jest taki jego rys, który dobrze pokazuje ten jego to wybiórcze podejście do nowoczesności, to jego takie rozpięcie pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Mianowicie jak Dmowski nabył na kredyt, zresztą za własne pieniądze,
chludowo, ponieważ Dmowski stał na stanowisku, że on nie chce być na czyimkolwiek utrzymaniu. Tak? Chce sam zarabiać na siebie. To jednym z pierwszych obyczajów, jakie wprowadził w tym majątku w Chludowie, było to, że do wszystkich pracowników, do wszystkich osób tam zatrudnionych należy zwracać się per pan, pani. I to dziwiło niektórych, ponieważ no, zgodnie z takimi ziemieńskimi, jeszcze no, staroświeckimi obyczajami, no to powiedzmy do takich podwładnych, tak, no, w majątku no, zwracano się per wy albo po imieniu po prostu. A na to Dmowski mówił, jak można się w ten sposób zwracać, jak można się nie zwracać per pan do ogrodnika, który wie, co to jest azot i skąd ten azot się bierze. Tak? I to jest taki bardzo, bym powiedział, a propos tych ludzkich cech Dmowskiego i takie bardzo charakterystyczne jego podejście właśnie do życia, szacunku dla wiedzy, szacunku dla drugiego człowieka. No i no, tak, no, z tym Chludowem wiąże się wiele różnych anegdot. Tutaj no, może jeszcze dwie, tak, to obyczaj wprowadzony przez Dmowskiego codziennych prac fizycznych. No, Dmowski wstawał wcześniej rano, od 6 często już można go było, zwłaszcza no, wiosną, latem spotkać przy rąbaniu drzewa. Potem zasiadał do pracy pisarskiej. A inna anegdota to taka, że gdy Dmowski urządzał spotkania z kolegami czy z po prostu osobami zaproszonymi, to rzeczą bardzo niemile widzianą u Dmowskiego, przez Dmowskiego i w kręgu Dmowskiego było takie no, potakiwanie, tak? Jakieś pochlebstwa, no, zgadzanie się, to raczej Dmowski tego nie lubił. Więc jak gdy tutaj usłyszałem, że Paweł chciałby się spotkać przy kawie z Romanem Dmowskim, to ja poczułem pewien niepokój, tak? Ponieważ gdy tak sobie siebie wyobraziłem przy takiej kawie z Dmowskim, i tak no, wiedząc już mniej więcej to, co ja wiem o Dmowskim, no to tak bym chyba rzeczywiście no, taki pewien niepokój odczuwał, tak, czy rzeczywiście tym jego wymaganiom bym sprostał. To ryzykowne. Tak. Tak. No, myślę, że w wielu aspektach... Pewnie byśmy się, no, pewnie można by się zgodzić, no, pewien też no, i respekt dla postaci tej rangi by trochę pewnie i paraliżował tak jakąś przesadną odwagę. No, w każdym razie, jak się czyta wspomnienia Tadeusza Bieleckiego w szkole Dmowskiego, no to on właśnie o tym wspomina, że tam no, Dmowski potrafił wobec takich pochlebców, którzy go na przykład wodzem tytułowali, no, być bardzo, bardzo niemiły, tak? No, bardzo nie lubił tego typu frazesów. No, aktualność Dmowskiego, no, proszę Państwa, no, to temat rzeka oczywiście. No, można powiedzieć, że wszystko się zmieniło no, i wszystko jest podobne jak było. Tak? To znaczy no, jesteśmy między Niemcami a Rosją. No, ta geopolityka jest podobna. Właściwie jak się czyta też myśli nowoczesnego Polaka, to no, niektóre te zdania rzeczywiście no, brzmią tak, no, że mogłyby być i teraz sformułowane. No, ja zawsze na podorędziu mam takie dwa zdania. Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie nie o Polsce, u innych Polska zaś ustępuje miejsca ludzkości. I drugie zdanie. Problem sił. Mamy do czynienia z siłami, które chcą naród nasz sprowadzić na poziom niepaństwowego, niepolitycznego szczepu. Zespolić go moralnie z obcą państwowością lub które uwiedzione płytkim doktrynerstwem chcą przyszłość jego utopić w urojonym przez jałową wyobraźnię spłodzonym wszechludzkim zbrataniu. No właściwie no, można powiedzieć, że no, 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 pewnie przed takimi wyzwaniami i z jednej strony geopolitycznymi, z drugiej strony duchowymi, no pewnie dzisiaj wielu Polaków staje, czy być może powinno stawać. Proszę Państwa, jeszcze jedną chyba rzecz chciałbym tutaj dodać, żeby może ona też jakoś wybrzmiała w tej naszej rozmowie. Wracam do punktu wyjścia, czyli do tytułu Bunt Duszy Polski. Ta dusza, ta kategoria, to jest kategoria też religijna. Tak? To jest i nie da się moim zdaniem zrozumieć Dmowskiego bez katolicyzmu. I właściwie to ja sobie w trakcie pracy nad tą książką to uświadamiałem, że przy tych wszystkich no, meandrach życiowych Dmowskiego, jego poszukiwaniach tak, światopoglądowych, to gdzieś ta duchowość katolicka jest niezwykle istotnym źródłem jego niezwykle istotnym punktem odniesienia. Tak? I jeżeli tutaj mówimy o duszy,
to też mówimy właśnie o tej duszy w znaczeniu religijnym, w katolickim rozumieniu tego pojęcia. Tak? I to jest bardzo ciekawe i to jest unikalne, jak sądzę, Udmowskiego i go to bardzo różni od tych innych pisarzy typu Corradini czy Moraz nawet, którzy nawiasem mówiąc byli późniejszymi pisarzami w sensie chronologicznym niż Dmowski. Dmowski jednak jest pisarzem, który pojawia się na scenie no jednak przed nimi. Tak? Dmowski ich znał zresztą obu osobiście. Tak? Miał okazję z nimi rozmawiać, no, z Corradinim chyba nawet intensywniej niż z Marasem. W każdym razie tutaj na pewno się znali. Natomiast to warto zwrócić uwagę, że Dmowski jest takim pisarzem, który posługuje się tymi dwiema kategoriami i szuka równowagi między nimi. Tak? Pomiędzy bytem zbiorowym, jakim jest naród, z tym wszystkim, co dziedziczymy, co zawdzięczamy, co wynosimy tak, z naszego pochodzenia narodowego i co zobowiązuje nas do przekazania tego depozytu pomnożonego własną naszą pracę następnym pokoleniom, ale z drugiej strony tak, jest gdzieś właśnie ta indywidualna dusza ludzka. Tak? Znaczy Pan Bóg nie będzie zbawiał ludzi kolektywnie, tylko pojedynczo. Tak? Każdego człowieka z jego własną indywidualną duszą. I gdzieś tutaj widzę w pisarstwie Dmowskiego też właśnie no, dążenie do, tej, do znalezienia tej równowagi, przy czym Dmowski, jak sądzę, widział wśród tych polskich wad narodowych raczej skłonność właśnie do takiego przesadnego indywidualizmu, często prowadzącego wręcz do jakiegoś takiego egotyzmu, egoizmu tak, środowiskowego, klasowego, no, co wynikało też z doświadczeń historycznych, niż umiejętności myślenia w kategorii zbiorowej. Stąd często u niego w jego pisarstwie ten akcent przesuwa się właśnie na te zobowiązania zbiorowe. Ale zawsze Dmowski gdzieś myśli właśnie o tej równowadze tych dwóch kategorii. Tak? Ta indywidualna dusza ludzka, naród tak, jako zbiorowość, w której funkcjonujemy. Dziękuję. Dziękuję. Jak zapowiadałem, teraz będzie czas na pytania z sali. Chęć zadania pytania można zasygnalizować poprzez podniesienie ręki. Ja chciałbym zadać pytanie w zasadzie obydwu naszym tutaj gospodarzom, przedstawicielom Instytutu, i autorowi książki, i recenzentowi, czy są w planach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jakieś działania w kierunku upamiętnienia stulecia zbliżającego się wydania Kościół, Naród i Państwo, a także innych ważnych wydarzeń w obozie narodowym. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować, że pojawiły się te wątki z Chludowa, bo to rzeczywiście takie miejsce trochę magiczne jest. Ja miałem to szczęście, że 40 lat temu poznałem jeszcze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób z obozu narodowego, które pamiętały Romana Dmowskiego. I między innymi poznałem pana Olgierda Dębskiego, którego wielokrotnie odwiedzałem w Zakopanem. I on najwspanialsze wspomnienia miał właśnie z Chludowa. On był synem wielkiego oboźnego obozu Wielkiej Polski, Aleksandra Dębskiego i dużo czasu spędzał w Chludowie u Romana Dmowskiego. Tam rzeczywiście były takie bardzo ciekawe zwyczaje, które wprowadzał Roman Dmowski. Nie tylko, że zwracał się per pan do swoich współpracowników. Zresztą to słowo pan pojawiło się w ogóle w obozie narodowym dosyć powszechnie. Powszechnie się stosowało powiedzenie panie kolego, czyli nie mówiło się towarzyszu, czy nie mówiło się kolego, tylko właśnie ta zbitka panie kolego. I ja poznałem takich działaczy jeszcze ze Lwowa, którzy w latach 80. i 90. ubiegłego wieku nadal tak do wszystkich znajomych narodowców się zwracali. Ale wracając do pana Olgierda, no to on na przykład wspominał, że Roman Dmowski wprowadził taki zwyczaj
który też świadczy o wielkim związaniu z pewną myślą katolicką, tradycją katolicką, że w każdy piątek wypływał łodzią na staw niedaleko pałacu i łowił ryby na obiad. I właśnie mały, kilku, a potem kilkunastoletni Olgierd Dębski mu w tym towarzyszył. Więc to są takie fajne wspomnienia, bo to pokazuje taki ludzki aspekt tych postaci, które właśnie albo są przez różne osoby znienawidzone, a przez innych są po prostu też odczłowieczone i wystawiane na piedestał. Warto przypomnieć, że 25 czerwca tego roku przypadnie równa 40. rocznica odsłonięcia pomnika w Chludowie. Bo 25 czerwca 1984 roku była uroczystość, kiedy właśnie ten pierwszy w okresie powojennym pomnik Romana Dmowskiego powstał. Pamiętam, byłem na tej uroczystości. Chyba Jurek też był wtedy tam w Chludowie, więc to warto o takich rzeczach wspominać. Z tamtego okresu też pamiętam postać księdza Stanisława Tworkowskiego, postać bardzo ważną, ponieważ nawet w albumie z pogrzebu Romana Dmowskiego pan... Dobrze, już będę kończył. W każdym bądź razie, rzecz, którą dzięki księdzu Tworkowskiemu, którego odwiedzałem regularnie w latach 80., a chciałem Państwu dzisiaj pokazać, bo jeżeli mówimy o książkach, o literaturze, to uznałem, że jest warto pokazać książkę z dedykacją Romana Dmowskiego. Mam tutaj właśnie książkę. Myśli nowoczesnego Polaka, wydanie z 1933 roku, z dedykacją Romana Dmowskiego. No to jest taki podpis jak na traktacie wersalskim, dla księdza prałata Marcelego Nowakowskiego, czyli wybitnego polityka, posła na Sejm, a także senatora Rzeczpospolitej, który przeżył Dmowskiego zaledwie rok. Bo Dmowski zmarł w styczniu 1939, a w styczniu 1940 roku ksiądz Marceli Nowakowski został rozstrzelany. Do tej pory nie wiadomo gdzie i do tej pory nie wiadomo gdzie spoczywa jego ciało. I po śmierci księdza Marcelego Nowakowskiego tę książkę odziedziczył, bo był wtedy wikariuszem w parafii Najświętszego Zbawiciela, ksiądz Stanisław Tworkowski, i później po kilkudziesięciu latach w prezencie od księdza Stanisława Tworkowskiego tą książkę właśnie dostałem. Więc tak się losy pewnych osób łączą. Właśnie mam pytanie do panów profesorów i pani profesor. Czy jakieś upamiętnienie tych ważnych wydarzeń, jakim było wydanie Kościół, Naród i Państwo, a potem nawet Osserwatore Romano o tym pisało, tego odrodzenia religijnego, które skutkowało ślubami jasnogórskimi młodzieży akademickiej. Czy to będzie, jest w jakichś planach przypomnienia tych wydarzeń przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej? To ja odpowiem może w imieniu Instytutu, to znaczy nie mamy konkretnych w tej chwili planów, w jaki sposób kwestie te zostaną upamiętnione. Niewątpliwie jednak będziemy się starali nawiązać do tej zagadnień. To jest problem, jest polega na tym, że no, dotyka to bardzo szerokiego spektrum zagadnień. I no, wymaga to pewnego przemyślenia, jak do tego podejść, żeby to było realne, no, biorąc pod uwagę, że powiedzmy, że Instytut raczej w tej chwili ma mniejsze możliwości niż miał powiedzmy rok temu, prawda, w tej dziedzinie. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, to znaczy kwestia upamiętnienia, znaczy jakby myślę, że w tym, co pan powiedział, jest wiele aspektów, które trzeba
skomentować i jakby rozwinąć w dalszej działalności Instytutu, bo to jest tak, spuścizna księdza Tworkowskiego została przez nas zdigitalizowana i mam nadzieję, że już wkrótce będzie powszechnie dostępna dla, no przede wszystkim dla badaczy, bo szczerze mówiąc raczej z archiwaliami nie zapoznają się szerokie kręgi odbiorców, natomiast to wydaje mi się bardzo ważne. To jest postać no, nieco zapomniana. Mam nadzieję, że ktoś z młodych badaczy rozwinie biogram, który jest w słowniku wydawanym przez Instytut i będzie może powstanie jakaś monografia na temat, na temat księdza Tworkowskiego. To jest jakby jedna rzecz. Ksiądz Marceli Nowakowski. Ja tylko przypomnę, że to jest kolejny wątek, który łączy Romana Dmowskiego z Kakowskim, bo Marceli Nowakowski był sekretarzem Kakowskiego mimo odrębności politycznej jakby między tymi dwoma duchownymi. No ale był wiele lat sekretarzem kardynała. I z drugiej strony Marceli Nowakowski jest twórcą teatru powszechnego na Mokotowskiej, tak? Dobrze mówię, powszechnego, współczesnego, przepraszam bardzo, mój błąd. Tak, no właśnie, ale znaczy bez, bo to właśnie proboszcz parafii Zbawiciela Marceli Nowakowski wzniósł ten budynek teatralny, co prawda jako scenę parafii, tak? Zresztą nawiasem rzecz biorąc, to nie wiem, czy aktorzy tego teatru teraz wiedzą o tym, gdzie grają. Niestety to już jakby wspominałem przed naszym spotkaniem, że niestety taki no, zaawansowany projekt powstania biografii księdza Marcelego na razie został odłożony do powiedzmy intelektualnej zamrażarki, to znaczy autor wygląda na to, że na razie się tym nie zajmuje. Natomiast dotknął pan jeszcze jednej kwestii, która no, wykracza poza dzisiejsze spotkanie bardzo daleko, to znaczy pytanie o w ogóle napisanie jakieś i opisanie, napisanie dziejów międzywojennego katolicyzmu. Do tego się przymierzamy w tym znaczeniu, że próbujemy zrealizować kilka projektów, nazwijmy to archiwalnych i naukowych. Zajmowaliśmy w zeszłym roku. Udało się przybliżyć kilka, znaczy tom tekstów kardynała Chlonda, niepublikowanych dokumentów przechowywanych we Francji, w polskiej misji katolickiej. W tym roku mam nadzieję, że uda się coś, co prawdopodobnie nie zaowocuje publikacją tegoroczną, ale być może przyszłoroczną, to znaczy będziemy się przymierzać do dwóch, do naprawdę dużych projektów archiwalnych, które mimo wszystko może nam się jednak uda zrealizować. To znaczy pierwsze to są zjazdy biskupów polskich i ich dokumentacja z okresu międzywojennego. Jak się okazuje rozproszone, bo no ani w Gnieźnie, ani w Warszawie, ani w innych archiwach diecezjalnych nie ma kompletu tych dokumentów. W ogóle nie bardzo wiadomo, ile tych zjazdów tak naprawdę było. Bo jedna to jest oficjalna dokumentacja, a druga to jest liczba spotkań biskupów, które nie zostały obdarzone tymi oficjalnymi numerkami, że tak powiem. Więc tam jest wiele rzeczy, które musimy przy okazji rozwiązać. To pomoże, mam nadzieję, w pisaniu kolejnych prac na temat katolicyzmu międzywojennego. Druga kwestia to jest próba udostępnienia niektórych dokumentów zawartych w zbiorze znanym nie tylko pasjonatom i naukowcom, ale to dość powszechnie, ale nadal nigdy nie wydanym drukiem, to znaczy w aktach chlondianach. I tutaj ksiądz profesor Wąsowicz no, wydaje się, że jest bardzo silnym sojusznikiem, żebyśmy to realizowali. No ale to są
rzeczy, które, od których próbujemy to od podstaw, że tak powiem, się do tego przymierzyć. I kwestie ślubów jasnogórskich, młodzieży akademickiej, kwestie także wydania Kościoła Narodu Państwa, kwestie w ogóle relacji między ruchem narodowym a katolicyzmem w międzywojniu z różnymi tego aspektami. No na pewno będą nam towarzyszyć w tej drodze, ale ta droga jest, jesteśmy raczej na jej początku niż na końcu. Także przepraszam, wiele więcej na ten temat nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo naprawdę raczej będziemy się starali to realizować no w miarę możliwości i w miarę przede wszystkim nie tylko to nie są tylko kwestie finansowe, to przede wszystkim jest kwestia ludzi, którzy są w stanie podołać tym zadaniom, dlatego że jest pewne wąskie grono specjalistów, ale musimy to grono poszerzyć, żeby w ogóle móc się tym zająć, więc to jest kwestia niełatwa. No i proszę za nas trzymać kciuki w tych kwestiach, o tak powiedzmy. I teraz mogę przekazać mikrofon Krzysztofowi, który pewnie bliżej Dmowskiego będzie. Znaczy nie, no ja nie jestem w stanie się odnieść do spraw organizacyjnych, no poza wyrażeniem nadziei, że no Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej będzie mógł funkcjonować. No mogę tylko powiedzieć tutaj ze swojego punktu widzenia, że dorobek tego instytutu uważam za imponujący i myślę, że mogę to powiedzieć jako osoba, no powiedzmy okazjonalnie współpracująca z instytutem, ale w nim nie zatrudniona przecież, więc myślę, że pod względem dorobku i jakości tego dorobku instytut może się mierzyć z dowolną placówką humanistyczną w Polsce, a może nie tylko w Polsce. Tak, no przez te 3 lata po prostu bardzo dużo udało się bardzo ważnych rzeczy zrobić. Tak, no słowniki, encyklopedie, monografie to są rzeczy takie, które też gdzie indziej by po prostu nie powstały. Tak, no pewnie ta książka też by nigdzie indziej w żadnym innym czy środowisku czy wydawnictwie no, się nie ukazała, więc też i moje tutaj słowa wdzięczności za to, że ta książka właśnie tutaj mogła się ukazać. No zazdroszczę panu tego egzemplarza z tą dedykacją, no mówiąc szczerze, no, to tylko tyle mogę powiedzieć. Czy ktoś jeszcze jakieś pytania może chciałby zadać? Proszę Państwa, to jest zbieżność tylko tutaj tych zdarzeń. 24 lutego jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika. I tak się składa, że ja opracowałam właśnie trasę pod tytułem Dmowski na kamionku. I będę oprowadzała, będę mówiła o Dmowskim jako człowieku. Nie pisarzu, tylko jako synu. Bracie, sąsiedzie, skąd może zaczerpnął właśnie te myśli, które tutaj są w tej książce. Także serdecznie Państwa zapraszam. A spacer jest bezpłatny, bo to jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika. 24 lutego, godzina 11. Spotkanie pod Rogatką na kamionku. Dziękujemy. Z tego co widzę, chyba kolejnych pytań nie ma. Jest jeszcze. To już niech będzie ostatni i prosiłbym o możliwie zwięzłe. W podobnym gronie spotkałem Państwa w telewizyjnym programie zbliżenia Kuby Moroza. Mówiliście o Dmowskim. I tam padły słowa dotyczące działalności Bogdana Cywińskiego w sprawie Dmowskiego. Czy ja mógłbym się czegoś dowiedzieć dzisiaj, bo raczej negatywnie opowiadano o tym, Państwo opowiadaliście wtedy. Znaczy, no to chyba ja muszę się do winy przyznać, bo rzeczywiście no, krytycznie się odniosłem do rodowodów niepokornych, ponieważ przy okazji naszej jakiejś rozmowy wcześniejszej o myślach nowoczesnego Polaka, no ja pozwoliłem sobie zwrócić uwagę, że ten rozdział, który tam został przez Cywińskiego wprowadzony na temat Dmowskiego,
Znaczy pozornie jakby Dmowskiego przywracał tak do dyskursu publicznego, ale z drugiej strony zarówno myśli nowoczesnego Polaka zostały potraktowane w sposób, jak sądzę, po prostu nierzetelny, tak? To znaczy na przykład teza Cywińskiego, że myślami nowoczesnego Polaka Dmowski nie tylko chciał ustanowić kategorię Polaka katolika, ale właściwie ją zmienić na Polaka nacjonalistę, jest tezą nieprawdziwą, tak? Tego u Dmowskiego po prostu nie ma, a sposób odczytania i potraktowania dziedzictwa powieści Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Wybranowskiego kompletnie się rozmija, tak? Z treścią tej powieści, tak? Znaczy mogę wskazać po prostu zdania, które są poniekąd sugerowane przez Cywińskiego, że w tej powieści się pojawiają, one się tam po prostu nie pojawiają. W tej chwili tego Państwu nie przytoczę. Zdaje się, że w tym rozdziale, w tej książce tam jest szkic o powieści Dziedzictwo. Ja o tym Cywińskim tam też pozwoliłem sobie wspomnieć. Tak? Ja byłem bardzo zdziwiony, tak, mówiąc szczerze, bo te rodowody niepokornych czyta się w czasie studiów jako taki, powiedzmy, swoisty elementarz polskiego inteligenta. I prawdę powiedziawszy, to ja bym chętnie z tą książką się jakoś próbował zmierzyć. Tak? Z tym kanonem intelektualnym, który ona ustanawia, a mam też takie wrażenie, że ta książka była w znacznej mierze książką w istocie swojej polityczną, to znaczy mającej ustanawiać pewien swoisty taki sojusz, polityczny, intelektualny pomiędzy środowiskiem nazywanym katolicyzmem otwartym, a tym, co zostało nazwane w roku 1974 lewicą laicką. Tak? I mam wrażenie, że temu kompromisowi ta książka w znacznej mierze jest podporządkowana. Tak? To znaczy ona miała stanowić takie intelektualne zaplecze właściwie dla tej formacji intelektualnej Krakowa i Warszawy, które w latach 70. się wytwarza. Ale nie chciałbym powiedzieć za wiele, bo też wymagałoby to pewnie o wiele bardziej pogłębionej refleksji. Natomiast na podstawie tego, co ja po prostu mogłem przeczytać i jakoś tam zbadać, to mogę powiedzieć, że ten rozdział w Rodowodach Niepokornych Cywińskiego dotyczący Dmowskiego, nie wytrzymuje próby czasu, nie wytrzymuje próby czasu, ale on po prostu nie wytrzymuje konfrontacji z tekstem samego Dmowskiego. Tak? I w tym sensie uważam tutaj ten rozdział za wprowadzający w błąd kolejne generacje polskiej inteligencji, które często właśnie traktują Rodowody Niepokornych jako właśnie taką inicjację w inteligenckość. Jeśli nie ma więcej pytań, to chciałem Państwu bardzo podziękować, a w szczególności chciałem podziękować naszym gościom. Myślę, że można nagrodzić ich brawami. Zdaje się, że nie wspominałem, że oczywiście można dzisiaj po spotkaniu, czyli już teraz, nabyć samą książkę i chyba autor nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli ktoś będzie chciał autograf autora. Dziękuję Państwu.